teraz wiem. Brawo. Siemano, mamy południe. Tak jak obiecywałem ostatnio pod którymś tam filmem, że jeżeli wbijecie tam próg ileś łapek, tysięcy, to będzie odcinek z bratem. No, tak sobie pomyślałem, że no, kurde, sam się stresuję, żeby przy kimś gadać. A jeszcze tak sobie myślę, jak on się będzie czuł, no bo ja z początku to czułem się okropnie, jak nagrywałem, no taka trema, że łohoho, ale skoro słowo się rzekło, także dzisiaj spróbuję co z nim nagrać. Na pewno nie będzie to łatwe dla niego i tak samo dla mnie. No zobaczymy, co z tego wyjdzie, także zapraszam na odcinek te dwa u brata, jak on to robi, czym on to robi. O, bo ja robiłem, jak wiecie z filmów, robiłem 100% u siebie elatusem, czy to przężyto, czy pszenica. I raczej nie będzie wymagało ten zabieg poprawki na, czyli T3, no chyba, że wystąpią jakieś szkodniki, no to wtedy no, będzie musowa sytuacja, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu i zapraszam na odcinek z bratem. Co wy na to? Robimy? Robimy to. Niby się posłuchają starszego. Dawajcie łapy w górę i subskrybujcie. No, to kanał. Is it not beautiful to watch the sunrise and see the dark explode in the light? Powiedz widzom, że pryskamy pszenicę. Tak, pszenicę. Powiedz, pryskamy pszenicę. Pryskamy pszenicę. No super. Tak, a ja umiem wejść po schodkach. No ja wiem, że umiesz wejść po schodkach. Tak, powiedziałeś mi ten pożół, że ja umiem. A ja mogę to zrobić. A wiesz, że ostatnio dużo łapek w górę podnieśli? Tak. Widzowie? Tak. Podziękuj. Powiedz dzięki za te łapki w górę. Głośno tak, powiedz dzięki. Dzięki. Za te łapki w górę. Za te łapki w górę. No i ekstra. I pomachaj ładnie wszystkim. I żegnamy się, bo będziemy mieszać płyny, a dzieci nie mogą być przy mieszaniu płynów, tak? Tak, tylko Bartek może też. Bartek nie może być. Nie mów, bo będą mówić, że ten, że ty płyny mieszasz, a ty nie mieszasz płynów. Chyba ten kotek cię lubi, co? Mi palu. Jakiś dziki chyba, przybłąkał się tutaj do nas. Powiedz widzom, co cię kot może zrobić? Ugryźć w co? Paluszka. A w którego? Tego. Tego paluszka cię ugryzie? A to przyklejemy plasterek, nie? Nie, to może trafić go tonirem. Chodź, idziemy, będziemy płyny mieszać z wujkiem, idziemy do mamy, chodź. Tak. Zrób papa widzom. Papa. Powiedz na razie. Na razie. Ja dzisiaj uciekam z odcinka. Tak. A przy okazji, że jestem na polu, to pokażę wam, tutaj mamy odmianę pszenicy Delaware. Dzisiaj mamy aktualnie, już sprawdzę w telefonie, bo nie jestem zorientowany dokładnie jaki dzień. Mamy dzisiaj piątek, 17 maja, godzinę 15. Akurat pogoda dopiero dopisała, żeby wykonywać zabieg. No, brat pryska. Stosujemy Olympus i Menara.
No i co, może pójdę do brata i trochę pogadam, ale nie na tym polu, tu są za małe kawałki, nie będę go denerwował, bo na pewno będzie się stresował przed kamerą, jak to wiadomo, sam wiem, jaki miałem problem na początku, żeby przełamać do nagrywania, a jeszcze przyjdzie jakiś młokos i będzie mu kamerą tutaj przed głową machał, no, także jak będziemy na większym polu, to po prostu wsiądę do kabiny i trochę, będzie taki może troszkę ala vlog z bratem, poopowiada trochę, zobaczymy, czy się przekona do nagrywania, a ja śmigam rowerkiem. No zobaczcie, jaki rowerek, jadę na gospodarstwo. Kończę odcinek z bratem, nagrywam dopiero przy zabiegu T3, bo miałem problem z otworzeniem klipu coś z kamery i teraz brat powie, co stosował na zabieg T2 u siebie, bo ja ogólnie stosowałem Elatusa, a ty czym pryskałeś? Powiedz widzom, przedstaw się. Siema, jestem Tomek. Drugi zabieg w moim gospodarstwie na reale pszenicy. Wykonany był Olympusem 1,5 litra i 0,4 menary. Ze względu na wystąpienie mszyc robimy trzeci zabieg. Dodajemy trochę menary ze względu, bo nam została, żeby zabezpieczyć przed septoriozą włosów. I teraz co można gadać? Ogólnie tam od doradcy mamy wiadomość, że Olympus będzie można nabyć, bo ogólnie ma być wycofany ze względu na substancję chlorotalonin. Ma być wycofany ze sprzedaży i można go zakupić nieoficjalnie do końca roku i można stosować go do końca chyba maja, z tego co się orientuję, czyli na T2 jeszcze będzie można go wykorzystać. A natomiast jeżeli chodzi o środek menara, ma substancję propikonazol, będzie też wycofana i ją można zakupić do końca października tego roku, ale stosować można ją tylko do końca marca, a późniejsze stosowanie, no to po prostu ktoś, jeżeli jest odważny, to na własne ryzyko będzie stosował ten środek i tak to wygląda. Co powiesz może na temat pogody, jaka u nas jest w tym roku? Pogoda jest bardzo kiepska. Są bardzo zredukowane zboża, różnie wyglądają w zależności od terenu, od klasyfikacji. Także w odległości do 5 km występowały różne opady, a miejscami nawet w ogóle. Uważam, że plony na dzień dzisiejszy na pewno będą zredukowane minimum 40% na gorszych stanowiskach. Jeżeli nie popada, będzie gorzej. Zobaczymy, jak to będzie z pogodą dalej. Mam nadzieję, że coś się poprawi. No, tak ogólnie to jest najstarszy mój brat. Praktycznie, że on zapoczątkował z tatą naszą gospodarkę. No i tak do dzisiaj wszyscy razem pracujemy, bo dużo pytań jest z waszej strony. I co jeszcze możemy tam ogólnie, powiedz może coś na temat obniżania dawek, bo tam różne są z niezależnych tych instytutów, na przykład w Topagrze są, że przy zaniżonych dawkach płynów plon też jest zadowalający. Powiedz na przestrzeni lat, jak ty to widzisz przy lekkiej redukcji dawki fungicydowej. Co do obniżania dawek nie polecałbym. Chyba że w stresowych warunkach można uciąć niewielką ilość substancji, ale działamy na swoją niekorzyść, ponieważ po kilku latach na pewno choroby nam się odpornią, nie będziemy mieli środków skutecznych do stosowania w ochronie zbóż. Także róbcie jak uważacie, ale dawek nie zalecałbym ciąć, może minimalnie, jeżeli jest tam około litra dawkowanie, no to setkę maksymalnie można uciąć, ale uważam, że w optymalnym roku, gdzie jest dobra ilość opadów, będzie na pewno to lepiej działało w pewnej dawce i lepiej nam zabezpieczy na dłuższy okres plantację. No widzicie, mądrego to i fajnie posłuchać, nie? No, także piszcie w komentarzach, co sądzicie właśnie też o takim dawkowaniu. Będzie w ogóle fajne porównanie, bo część moich działek graniczy z działkami Tomka. Mamy razem kompleks połączone działki i są robione różnymi chemiami,
Będzie fajne właśnie porównanie. Brat ogólnie na gospodarstwie ma wagę. Mniej więcej będziemy próbowali to jakoś przeważyć. Zobaczymy różnicę. Na stan dzisiejszy, no jeszcze wam nie mogę powiedzieć, jak to do chorób się odnieść. Zrobię obejście pól. No ogólnie dużo w komentarzach pytań jest, jak live'a robiłem, dlaczego opryskiwacz Lemken, dlaczego wybraliśmy Lemkena. Tutaj poproszę brata, żeby na ten temat się wypowiedział, bo on użytkuje, wykonuje opryski w naszym gospodarstwie praktycznie, że od zawsze, odkąd gospodarstwo jest. I powiedz, dlaczego Lemken, co? Dlaczego Lemken? Lemken jest bardzo, moim zdaniem, dobrą marką. U nas duże gospodarstwa w okolicy posiadają takie opryskiwacze, dobrze się sprawują. Nasz opryskiwacz ma na dzień dzisiejszy 26 tysięcy hektarów opryskane. Z belką się nic nie dzieje, wcześniej mieliśmy duński opryskiwacz, jechaliśmy tylko na spawarce, spadały lance, cuda się działy, był bardzo wywrotny. Ten opryskiwacz bardzo dobrze stabilizuje się na polu. Ma jedną wadę, nie mamy skrętnej osi. To jest ból, wykonując zabiegi w rzepaku lub teraz na głos, ponieważ depta nam kolejne ślady. To pamiętajcie, przy zakupie nowego, czy nawet używanego, kupujcie ze skrętną osią. Nie żałujcie pieniędzy, będziecie później żałować. Ogólnie na ten przebieg robiliśmy tylko dwie pompy jednorazowo i przecieki na siłownikach bocznych, głównych, także wydaje mi się, że nie ma co narzekać. Są oczywiście lepsze marki, ale uważam, że jak za te pieniądze nie jest to zły opryskiwacz, myślę, że ma taki opryskiwacz, to jest zadowolony. No dobra, my kończymy na dzisiaj, nie męczymy już brata, bo na pewno stres jest. Jest stres przed kamerą? Jest, nie? Jest? Głupio się czuję. Głupio się czujesz, ja też głupio się czułem. Przed kamerą wiem, jak to jest na początku, no jest to po prostu okropne. Sam teraz jeszcze jak tutaj z bratem nagrywam, jest to ciężko. Sam nie wiem, co powiedzieć, się stresuję, jak sam nagrywam, jest inaczej. Teraz to nawet jak sam jestem, to nawet głupoty gadam, turlać się można przed kamerą. No, zobaczymy. Na razie brat się przełamał, ale dajemy mu na razie spokój. Musi chłopak ochłonąć. Nie ma opcji. Nie mówi, że nie ma opcji na kolejny raz. Także my się z wami dzisiaj żegnamy. I co? Powiedz, żeby dawali łapę w górę i subskrybowali kanał. Dawaj. Co? To, powiedz, żeby dali łapkę w górę. To ciebie się posłuchają starszego. Dawajcie łapę w górę i subskrybujcie. No, co kanał? No, to na pewno będzie subów dużo i łapę w górę. No. No, jak widzicie, udało coś mi się nagrać z bratem. Nie było to dla mnie łatwe, uwierzcie mi. No, stresowałem się bardzo. Jemu też współczuję, on na pewno stresował się. No, kurde, megaśnie. Znaczy się, jak z nim rozmawiam, mówi, że głupio się czuję, tak? Wiadomo, stres przed kamerą jest. No, jakby nie było, mój kanał się rozwija, ogląda coraz więcej mnie ludzi i docieram do coraz większej ilości widzów. Dlatego to też jest krępujące. Tutaj mamy taką fajną elastyczność, że jeżeli ktoś się zawiesi, możemy sobie przyciąć w programie, uciąć, no jesteśmy elastyczni, tak? Co innego, jeżeli robi się live'a, to wtedy jest problem. Ogólnie, kurde, zbierałem się do tego filmu. Film ogólnie już kiedyś nagrałem, ale był problem z obrazem, był pionowo i coś przerywało, nie wiem dlaczego, jak żeśmy ten T2 nakręcali, wtedy co obiecałem ten filmik, dlatego filmiku nie było. I za to was przepraszam, teraz dograłem, mam nadzieję, że wybaczycie mi ten mój błąd. Raczej błąd, to nie był mój błąd, to był błąd po prostu kamery, coś nie wiem, co się stało. Pierwszy raz coś takiego miałem i to w takim momencie. No, dlatego fajnie, że się przełamam, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś jakiś odcinek zrobimy. No i to tyle w temacie, także pokażcie bratu, że jesteście i dawajcie łapę w górę dla niego, nie dla mnie, tylko dla niego, żeby zobaczył, że wam się podobało, o ile wam się podobało. I napiszcie sporo komentarzy, czy wyszło dobrze, czy nie wyszło, czy wyszło źle. Także liczę na was i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.